Serdecznie witamy na PokerStrategy.com, Twojej profesjonalnej szkole pokera. Treść tej serii opracował dyplomowany psycholog Pascal Kichner. Jest to filmik wprowadzający serię Wyznaczanie celu i jego osiąganie. Z zawodu jestem przedsiębiorcą transportowym. Odbieram ludzi tam, gdzie są i doprowadzam ich tam, gdzie chcą być. Każdemu z Was ta seria filmików przyniesie korzyść. Nauczysz się z niej, na przykład jak samemu się realizować, jak wyznaczać sobie cel, jak zyskiwać więcej wolności i jak osiągać swoje cele. Przedstawiony tu styl życia zrewolucjonizuje Twoje życie zawodowe i prywatne. Zaczynajmy! Wyznaczenie celów. Wprowadzenie. Z tego filmiku dowiesz się, jak rozpatrywać zasoby czasu, że nigdy nie jest za późno na zmianę sposobu myślenia, jak koncentrować się na najistotniejszych sprawach, o metaforze o Monteverestie, jak możesz zmienić swoje myślenie, co myślisz o sobie samym, że najpierw sam się zmienisz, o pracowitym biznesmenie i ojcu. Nie da się zwiększyć ilości czasu, ale da się go zorganizować. Sumienny biznesmen. Zacznijmy od przykładu. Wyobraź sobie, że jesteś pilnym biznesmenem i ojcem. Ustaliłeś z rodziną, że w ten weekend robicie długą wycieczkę rodzinną do parku rozrywki. Niestety nie udało ci się skończyć twojej pracy w piątek i musisz iść do biura także w weekend. Opowiadasz o tym rodzinie. Na wieść o tym twoje dzieci spoglądają na ciebie ze smutkiem i wyrzutem, że nie masz nigdy dla nich czasu. Chętnie zrobiłyby coś razem ze swoim ojcem. Jak dużo racji mają dzieci. Ten ojciec i biznesmen nigdy nie może poświęcić wystarczająco dużo czasu swojej rodzinie. Nie da się zwiększyć ilości czasu. Czas da się tylko inaczej zorganizować. Jeśli ten ojciec niczego nie zmieni, to nigdy nie będzie miał czasu, aby cieszyć się tym wszystkim, co oferuje spełnione życie rodzinne. Załatwienie wszystkich tych ważnych i pilnych spraw jest pracą bez końca. Dzięki zarządzaniu czasem nigdy nie uda Ci się załatwić wszystkich spraw. To wszystko, co osiągnąłeś, to Ty sam. Im bardziej produktywny staniesz się przy pomocy metod zarządzania czasem, tym więcej pracy będzie na Ciebie spadać. Jest to wiecznym błędnym kołem. Jeśli uda Ci się wszystko załatwić, to oznacza to, że całkowicie poświęciłeś się pracy zawodowej i jesteś wypalony i pusty. Jak szybko się może zdarzyć, pokazuje przykład coraz większej ilości menedżerów, którzy miotają się między jetlagiem, atakami depresji, permanentnym brakiem czasu i między nieistniejącym lub zakłóconym balansem między życiem zawodowym i rodzinnym. Jeśli jesteś już na to przykładem i dostrzegasz coraz większe oddalenie od rodziny, to teraz nadszedł czas, aby to zmienić. Mam nadzieję, że jest już jasne, co powinieneś zmienić. Jako pracownik na pewno zadasz sobie pytanie, co mogę przedsięwziąć jako mała mrówka przeciwko całej tej pracy narzuconej z góry? Jako menedżer zadasz sobie pytanie, jak za wszystko na świecie mam pogodzić odpowiedzialność za pracę i rodzinę? Rozwiązanie. Jedynym wyjściem z tego błędnego koła jest rozpoczęcie zmiany sposobu myślenia. Przede wszystkim musisz zmienić sposób myślenia co do dysponowania posiadanym do dyspozycji czasem. Musisz postrzegać swój czas jako rzadkie i cenne zasoby, którymi powinieneś zarządzać z rozwagą. Czas jest bardzo ograniczonym i cennym zasobem. A oto istota sprawy. Zmniejsz przede wszystkim o odrobinę ilość działań i skoncentruj się na naprawdę istotnych sprawach w Twoim życiu. Zadaj sobie teraz pytanie. Co robisz z Twoim czasem? W co inwestujesz swój czas i tym samym siebie? Czas jest najbardziej sprawiedliwie rozdzielonym zasobem na Ziemi. Każdy ma go tyle samo, każdego dnia od nowa. Tak samo jest ze zdolnościami lub talentami. Na pierwszy rzut oka może się wydawać inaczej, co jest spowodowane tym, że wiele osób nie odkryło jeszcze swoich talentów. Każdy posiada talenty, które dzięki inwestycjom i wsparciu w nieunikniony sposób doprowadzą go do sukcesu. Dzięki zdyscyplinowanym działaniom możesz nauczyć się obchodzenia z czasem. Niektórym ludziom ciężko przychodzi reorganizacja swojego czasu.
Ci ludzie przez wiele lat swojego życia żyli według tego samego wzorca i przez to przyswoili sobie złe sposoby postępowania. Nazywamy to także siłą przyzwyczajenia. Czy znasz prawo ciążenia? Nie możesz z nim walczyć, możesz z nim jedynie współdziałać. Czy może przyszło ci kiedyś do głowy walczyć z siłą ciążenia? Dla niektórych to tylko powiedzenie, jednak ja twierdzę, że to prawo natury. Prawo siewu i zbiorów. Mówi ono, że będziesz zbierać to, co zasiejesz. A to, co zasiejesz, zależy tylko od ciebie. Tylko od ciebie zależy, co dzisiaj zasiejesz. Sam decydujesz, kim staniesz się w przyszłości, siejąc dzisiaj odpowiednie nasiona, ponieważ niedaleko pada jabłko od jabłoni. Oznacza to, że jeśli dziś sięgniesz po nasiona miłości, to plonem będzie miłość. Jeśli wolisz zawiść i zazdrość, to zbierzesz takie plony. Reprodukujesz zawsze to, co zainwestowałeś. Dostrzegasz to? Każda myśl, każde słowo lub każde działanie jest nasionkiem, które się automatycznie reprodukuje. Impulsem jest tylko i wyłącznie nasionko. Każdy rolnik wie, że jeśli zasieje owies, to plonem będzie również owies. To nasionko ma moc, a nie pole, na którym się je zasieje. To prawo jest bezkompromisowe. A więc podsumujmy. Jeśli chcesz, żeby zmienił się zysk, to najpierw musisz zmienić wkład. Lub inaczej formułując, jeśli robisz ciągle to, co robiłeś przez całe życie, to nie powinieneś się żalić, że zawsze pozostaniesz tym, kim zawsze byłeś. Szukaj w twoim życiu tych rzeczy, które będą przybliżać cię do celu. Bądź wybredny, ponieważ nieważne sprawy zawsze będą odciągać cię od tych ważnych. Monteverest. Metafora o Monteverest. Monteverest jest najwyższym szczytem świata. Od zaraz masz największe i najważniejsze zadanie każdego dnia. Najpierw każdego ranka wspinasz się na Everest. Twoim mottem będzie więc najpierw Everest. Jeśli dotarłeś na szczyt, czyli wykonałeś zadanie, to przepływa przez ciebie czysta energia. Widoki z Everestu zapierają dech w piersiach i wszystkie inne góry leżą u podnóży Everestu. Te widoki motywują cię do dalszych działań z uśmiechem na ustach i do osiągania wyznaczonych celów. Możesz sobie teraz zadać pytanie, ale dlaczego musi to być Everest? Na rysach przecież też jest pięknie. Chcę wyjaśnić to na podstawie przykładu. Załóżmy, że twoim celem jest osiągnięcie 100 tysięcy metrów. Każdego dnia postanawiasz zdobyć tyle metrów, ile tylko możliwe. Wielu ludzi postępuje w następujący sposób. Załatwiają oni wiele mniejszych spraw i zdobywają dzięki temu 10 tysiącmetrowych szczytów, między innymi być może jakiś większy szczyt i kilka wzgórzy. Na koniec dnia są oni zmęczeni wspinaniem i schodzeniem, jeżdżeniem tam i z powrotem. Twój plan jest inny. Twoim celem jest od razu wspiąć się na Everest. Jeśli masz jeszcze czas, to pora na K2. Nawet jeśli uda ci się tylko wspiąć na te dwa szczyty, to osiągnąłeś tego dnia dokładnie 17 461 metrów. Innej osobie uda się osiągnąć 10 różnych tysiącmetrowych szczytów w całej Polsce, a więc łącznie 10 tysięcy metrów. Skoncentrowałeś swoją siłę i energię na dwóch szczytach, które cię bardziej przybliżyły do zamierzonego celu. Jeśli zrobisz to samo każdego dnia, to osiągniesz zamierzony cel 6 dnia, czyli dokładnie 4 dni wcześniej niż inna osoba. Osiągnąłeś twój cel i to obdaruje cię intensywnym, szczęśliwym uczuciem. To szczęśliwe uczucie cię porwie i zachęci cię do osiągnięcia nowego celu. Zatem skoncentruj swoją energię na mniejszej ilości spraw. Oczywiście Monteverest jest największym wyzwaniem i jednocześnie największą przeszkodą do przezwyciężenia. Radzę ci, abyś zabierał się za to codzienne wyzwanie tak wcześnie, jak to tylko możliwe. To ci się opłaci. Ta pozytywna energia całkiem automatycznie uczyni twój dzień pełnym sukcesów. Jest jeszcze jedno prawo, którego nie można odrzucić, mianowicie prawo cybernetyki. Mówi ono, że dla wszystkich wyzwań w życiu istnieje jeden efektywny punkt. Jeśli skoncentruję moją dźwignię, moją energię na tym punkcie,
To wszystkie odchodzące od niego problemy rozwiążą się same. Inwestujesz więc twoją całą energię w ten z cybernetycznego punktu widzenia najskuteczniejszy punkt. Zacznij, działaj. Aby osiągnąć swoje cele, musisz przejąć inicjatywę. Działaj i nie przysłuchuj się tylko tym słowom, ponieważ oszukujesz sam siebie. Najlepszy plan niczego nie da, jeśli nie zaczniesz go wykonywać. Jeśli chcesz doświadczyć prawdziwej przemiany, to musisz zacząć działać. Działaj dniem i nocą. Oznacza to, że możesz zacząć o każdej porze. Jeśli ciągle przesuwasz pracę, to będzie coraz ciężej się motywować. Przyzwyczaj się każdego ranka do zdobywania najpierw największych szczytów wszechświata. To jest możliwy do nauczenia automatyzm. Teraz możesz powiedzieć, nigdy mi się nie uda. Teraz jednak niech jedno ci będzie jasne. Tylko dlatego, że nigdy czegoś nie robiłeś, nie oznacza w najmniejszym stopniu tego, że nie możesz się tego nauczyć i zrobić. Wymaga to jedynie dyscypliny, pozytywnego myślenia i ćwiczeń. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego nie możesz od razu wspiąć się na Everest, to już przegrałeś. Dlatego postaraj się chwilowo wyłączyć mózg i po prostu zacząć. Nie myśl o alternatywnych działaniach, tylko od razu udaj się do zaplanowanego miejsca rozpoczęcia twojej wspinaczki. Ten automatyzm jest definitywnie możliwy do nauczenia. Nasz mózg jest jak mięsień, który trzeba codziennie trenować. Jeśli wystarczająco często umyślnie sterujesz sposobem postępowania, to wkrótce oczywistą reakcją twojego mózgu będzie rzucenie się na Everest i natychmiastowe rozpoczęcie wspinaczki. Twój portret. Twój mentalny obraz samego siebie ma duży wpływ na to, co z ciebie wychodzi. Postaw sobie następujące pytania. Kim chcesz być, jeśli osiągniesz swój cel? Jak działa ta osoba? Jak obchodzi się z innymi ludźmi? Ponieważ jeśli sobie wyobrazisz, jak będziesz się zachowywał w przyszłości, to całkiem automatycznie będziesz się tak zachowywał tu i teraz. Bądź świadomy jednego. To, czego sobie nie wyobrazisz, nigdy się też nie zdarzy. Twoja siła wyobraźni zdecydowanie przyspieszy osiągnięcie celu i jest potężnym towarzyszem. W tym wymiarze, w jakim już dziś widzisz się od środka jako osobę osiągającą cel, w takim odbija się to na twojej zewnętrznej osobie tu i teraz. Co wyjdzie więc z tubki pasty do zębów, jeśli ją ściśniesz? Pasta do zębów? Niekoniecznie. Wyjdzie zawsze to, co w niej jest, a niekoniecznie to, co sugeruje etykieta. Czy możesz to zobaczyć? Wyjdzie, jeśli tam jest, chociaż na etykiecie jest pasta do zębów. Tylko to, co jest w twoim wnętrzu, może wyjść na zewnątrz. Nie pozwól więc, żeby ktokolwiek cię czymkolwiek napełnił. Sam więc decyduj, co dziś zasiejesz, czym się dziś napełnisz. Chcesz być inżynierem? To napełniaj się wiedzą inżyniera. Jeśli chcesz być profesjonalnym pokerzystą, napełniaj się profesjonalną wiedzą pokerową. Ponieważ jest to tak ważne, chętnie powtórzę to jeszcze raz. Prawdziwa zmiana dokonuje się zawsze od środka na zewnątrz. Nigdy odwrotnie. Zmień więc najpierw wkład, aby nastąpiła zmiana zysku. Wtedy będziesz mógł zdobyć wszystko, co tylko możesz sobie wyobrazić. Aby to zrobić, musisz zacząć. Zrób to. Działaj w dzień i w nocy. Zawsze. Ciesz się tym, co osiągniesz w przyszłości. Zaczynajmy. Tak więc to był wstęp do tematu. Teraz podsumuję najważniejsze punkty, najważniejsze myśli. Zmień sposób myślenia. Zacznij organizować swój czas inaczej. Skoncentruj swoją energię na mniejszej ilości spraw i tylko tych, które przybliżą cię do celu. Zbierasz to, co zasiejesz. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Najpierw Everest. Rozpocznij każdego ranka od największego wyzwania. Działaj. W dzień i w nocy. Przeprogramuj swój umysł. Prawdziwa przemiana odbywa się od wewnątrz na zewnątrz. Bądź inny, nie pogrywaj z tym. Zapowiedź. W następnej części pokażę ci, jak przenieść swoje cele na papier. Chcę, abyś osiągnął swoje cele i rozplanował czas tak, jak to uważasz za stosowne.
Sama technika zapisywania celów długoterminowo zmieni Twoje życie. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę.